Dzień dobry Państwu. Ja w moim wystąpieniu zatytułowanym, jak Państwo widzą tutaj, profilaktyka konserwatorska i zagrożenia dla obiektów książańskich, chciałabym zaprezentować stanowisko tylko i wyłącznie konserwatora praktyka i skupić się na aspektach właśnie szczególnie zagrożeń tych obiektów. Rzeźbiarskie elementy wystroju tarasów i ogrodów, te, które kiedyś były taką biżuterią dla tego założenia, są obecnie zachowane w sumie fragmentarycznie, prezentując mniejszy lub większy stopień zagrożenia i zniszczenia, przepraszam. Ich stan zachowania związany jest w znacznej mierze z historią rezydencji w Książu, a głównie z wydarzeniami, jakie miały miejsce w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu. Wówczas wiele elementów uległo dewastacji, doszło do kradzieży wielu rzeźb i zniszczeń mechanicznych. Uszkodzenia te spowodowały dalszą destrukcję pozostałych elementów. Takie zniszczenia mechaniczne niestety potęgują destrukcję zabytków. Według mnie największym zagrożeniem dla detali rzeźbiarskich stanowiących elementy wystroju ogrodów zamkowych w Książu jest brak zabiegów konserwatorskich i restauratorskich. Obecny stan rzeźb i fontan jest bardzo zły. W takiej sytuacji w sumie trudno mówić na tym etapie o profilaktyce konserwatorskiej, dopóki nie zostaną przeprowadzone zabiegi konserwatorskie i restauratorskie w pełnym zakresie, a w mojej opinii, jak tutaj słyszałam od wielu przedmówców, włącznie z pełnymi rekonstrukcjami brakujących elementów. Profilaktykę należy będzie wdrożyć dopiero po usunięciu zniszczeń, jakie w tej chwili obserwujemy. Oczywiście taka częściowa profilaktyka też na tym etapie byłaby bardzo wskazana, żeby zabezpieczyć te elementy, które w tej chwili no, są pozostawione w sumie same sobie. Pełna konserwacja i rekonstrukcja wystroju rzeźbiarskiego przywróci ich pierwotny wygląd i walory estetyczne, a w przypadku tak zwanej małej architektury jak fontanny umożliwi przywrócenie również ich funkcji. Zamek powoli odzyskuje swój dawny blask i stał się znaczącą atrakcją turystyczną w naszym kraju. Ogrody i ich wystrój są integralną częścią całego założenia. Wydaje się, że właśnie nadszedł teraz ich czas i teraz kolej na rewitalizację właśnie tego założenia. Rzeźby i niektóre detale architektoniczne były w przeszłości już poddane pracom renowacyjnym. Widoczne są doraźne i niestety niekiedy nieudolne naprawy. Ja mam nadzieję, że to jest czytelne. Obecnie ich efekty prezentują dość opłakany stan. Wiele obiektów ma kolejne już takie wtórne uszkodzenia. I nie są to bynajmniej słowa krytyki. Wiemy, że zakres i jakość takich robót konserwatorskich zależy w naszym kraju niestety w znacznej mierze od środków finansowych, a tych niestety nigdy nie jest za wiele na takie właśnie projekty jak rewitalizacja tych obiektów, które są tak szczątkowo eksponowane tutaj w Książu na przykład. Materiały wykorzystywane w pracach konserwatorskich powinny spełniać określone wymogi. Nie jestem w stanie tutaj zilustrować Państwu przykładów oczyszczania i takich konsekwencji procesu oczyszczania i wzmacniania, który powinien poprzedzać taką wisienkę na torcie, jak w pracach konserwatorskich jest zabieg uzupełniania. Dlatego opowiem tutaj i pokazuję tutaj przykłady głównie właśnie dotyczące wypełniania ubytków. W przypadku takich materiałów do uzupełniania należy stosować substancje, które jak najlepiej naśladują oryginał, zarówno pod względem właściwości fizycznych, takich jak porowatość i nasiąkliwość, jak i mechanicznych. Także właściwości estetycznych, czyli istotne jest również to, w jaki sposób są te uzupełnienia opracowane, ich faktura. Tutaj pokazuję przykład fontanny na tarasie podkowiastym. Jest to fontanna przyścienna. Jak Państwo widzą, te uzupełnienia no, zupełnie nie nawiązują do oryginalnej formy. Na tej dolnej fotografii widać, jak duża jest deformacja czaszy tej fontanny. To jest efekt właśnie nieprawidłowego uzupełnienia.
Dzięki temu, że materiały do uzupełniania są prawidłowo dobrane pod względem właśnie porowatości, nasiąkliwości, dobrze imitują zarówno wygląd obiektu i podobnie ulegają starzeniu i brudzeniu. Tutaj mamy przykład takiego właśnie no, zupełnie przeciwnego działania i wyglądu. W ogrodach książeńskich można znaleźć luźne elementy eksponowanych tam rzeźb i fontan, które jak najszybciej powinny wrócić do swojej pierwotnej lokalizacji. Takim elementem jest również fragment tej przyściennej fontanny prezentowanej tutaj, który leży w jej pobliżu, mógłby wrócić na swoje miejsce i znacznie lepiej zaprezentować ten obiekt niż te wtórne wypełnienia. O tym obiekcie też już tutaj dosyć szeroko było mówione. Jest to zasmucający w sumie widok. W obecnej chwili tylko i wyłącznie samego basenu fontanny Donatella możemy tylko te elementy oglądać. Obiekt jest zupełnie ogołocony z dekoracji figuralnej, która mogłaby być no, perełką ogrodów zamkowych, wspaniałą dekoracją tarasu kasztanowego. W obecnej chwili możemy oglądać tylko i wyłącznie bloki wapienia zbitego, z którego wykonany jest basen i ta czasza, która fragmentarycznie jest zachowana w centralnej części fontanny. Jest ona w tej chwili też no, zupełnie nieforemna, inaczej zamontowana, jak Państwo widzą na tych fotografiach. Po prawej stronie widok obecny z jednego punktu widzenia, z przeciwnej strony wygląda to w taki sposób, a tak naprawdę już nawet tych reliktów no, niestety nie widać w takim otoczeniu. Oczywiście też nie polemizuję tutaj z istnieniem restauracji na tym miejscu, bo jak najbardziej jest to zalecane, z tym, że ten obiekt powinien być tutaj prawidłowo wyeksponowany, zabezpieczony. W obecnej chwili bloki wapienia, przepraszam, cofnę slajd, bloki wapienia, z jakiego wykonany jest basen tej fontanny i czasza, uległy znacznemu zwietrzeniu. Powierzchnia jest zabielona na skutek wypłukiwania związków wapnia i krystalizacji wtórnego kalcytu na powierzchni, a składniki tzw. żył sekrekcyjnych uległy erozji, tworząc w tych miejscach ubytki i powodując rozluźnienie struktury bloków kamiennych. Zabytki wykonane z kamieni naturalnych i sztucznych, eksponowane w warunkach zewnętrznych, narażone są na działanie czynników niszczących, czynników chemicznych, czynników biologicznych, również czynników fizycznych i mechanicznych. W przypadku, gdy należą one do wystroju parków i ogrodów, ich oddziaływanie jest bardzo intensywne i agresywne, mogą stanowić zagrożenie dla istnienia zabytków, a źródła procesów niszczących w takich przypadkach na ogół są niemożliwe do wyeliminowania. Większość tych procesów jest inicjowana w obecności wody w różnej postaci, wody opadowej, wody kondensacyjnej, podciąganej kapilarnie, a otaczająca, bujna jak właśnie w przypadku parku i ogrodów książeńskich, przyroda nieustannie dostarcza materiału organicznego, resztek roślinnych, odchodów zwierzęcych, które stają się zalążkiem dla właśnie zniszczeń na drodze biologicznej i chemicznej. Tutaj krótko przedstawiam, prezentuję, wymieniam zjawiska, z jakimi mamy do czynienia w przypadku tych czynników. W okresie jesiennym i wiosennym, w okresie jesienno-zimowym, tak wyglądają elementy wystroju ogrodu. Na ich powierzchni kwitnie życie biologiczne i postępuje destrukcja kamieni. Obecność drobnoustrojów, mchów, glonów, porostów oznacza dla tych obiektów utrzymanie wilgoci, stałe takie utrzymanie wilgoci w strukturze kamieni. Produkowane przez te organizmy kwasy trawią ich powierzchnię, w wyniku czego pokryta jest ona wrzerami, często łuszczy się i osypuje. Działalność bakterii, grzybów i porostów jest wyjątkowo groźna. Wnikają one bardzo głęboko w strukturę kamienia, szczególnie właśnie w strukturę piaskowca, z którego wykonanych jest wiele elementów dekoracji tarasów i ogrodów książeńskich. I są te organizmy bardzo trudne do całkowitego usunięcia właśnie z tych struktur, z tej głębszej partii materiału kamiennego.
Ubytki, jakie powstają w wyniku działania mikroorganizmów oraz mechaniczne uszkodzenia, często potęgują, jak już wspomniałam, procesy niszczenia materiałów kamiennych. W zagłębieniach gromadzą się zanieczyszczenia i woda, która inicjuje reakcje chemiczne. Dzięki powtarzalności i długotrwałemu działaniu woda może doprowadzić do zniszczenia nawet materiałów o bardzo wysokiej odporności. W takiej powszechnej opinii kamienie są takimi materiałami o wysokiej trwałości, ale niestety niektóre ich składniki stanowią zagrożenie dla nich samych. Najbardziej zagrożone są te obiekty, które wykonano z materiałów podatnych na procesy destrukcyjne, czyli z kamieni naturalnych i kamieni sztucznych, bo tutaj też mamy już do czynienia z kamieniami sztucznymi. Te wtórne wypełnienia, które pojawiły się w okresie powojennym, wykonane są z zapraw, które my nazywamy właśnie kamieniami sztucznymi, czyli takimi materiałami, które imitują kamień naturalny. Także najbardziej, przepraszam. Najbardziej zagrożone są obiekty, które wykonano z tych materiałów, które są bardziej podatne na procesy destrukcyjne, w których skład wchodzą minerały i spoiwa mniej odporne na wietrzenie. Do nich należą skały o spoiwach wapiennych i ilastych, jak w przypadku kamieni, z których wykonano właśnie baseny i czasze fontan. Są to głównie tak zwane wapienie zbite. Tutaj prezentuję przykład fontanny z tarasu środkowego dla zilustrowania procesów, jakie zachodzą na powierzchni i w strukturze tych kamieni. W obecności czynników niszczących, to znaczy procesy zachodzące na powierzchni i w strukturze kamieni naturalnych i sztucznych, w obecności czynników niszczących są analogiczne do zjawisk, jakie mają miejsce w przyrodzie podczas przeobrażania i tworzenia się nowych skał i gleb. Erozja kamieni prowadzi do, to są głównie procesy glebotwórcze, z których później właśnie, w trakcie których tworzy się gleba. Takie zjawiska działają i trwają bardzo długo do doprowadzenia do takiego stanu gleby. Ale no niemniej jednak to właśnie z tym mamy do czynienia i z takimi procesami, takie procesy obserwujemy tutaj na przykładzie tych zabytków również książańskich. Dla konserwacji i zabezpieczenia zabytkowych obiektów przed destrukcją niezwykle istotna jest znajomość składu i właściwości fizycznych i mechanicznych materiałów rzeźbiarskich, prawidłowe rozpoznanie przyczyn i źródeł ich niszczenia, a także eliminowanie zagrożeń. Rzeźby i detale architektoniczne w ogrodach książańskich wykonane są głównie z piaskowców dolnośląskich, jak również z wapieni organodetrytycznych, czyli właśnie, jak wspomniałam, wapieni zbitych, które popularnie nazywamy marmurami. Te również najprawdopodobniej pochodzą ze złóż lokalnych. Piaskowce to są kamienie, które zależnie od złoża zawierają różne spoiwa i minerały o różnym stopniu odporności. Natomiast spoiwa wapienne są mniej odporne. Najmniejszą odporność mają spoiwa ilaste. Te wszystkie spoiwa występują w różnych złożach piaskowcu. Występują także piaskowce o spoiwach mieszanych. W ogrodach książańskich możemy takie różnice składu w strukturze piaskowców obserwować na przykład na płytach, na tych podestach przy fontannach, gdzie widać użylenia z trwalszych materiałów, tutaj na tej fotografii po lewej, mam nadzieję, że Państwo to widzą. To są użylenia z materiałów, które nie uległy erozji w takim stopniu, jak pozostałe powierzchnie płyt. Wapienie zbite, z których wykonano elementy innych fontan, to skały osadowe, zawierające fragmenty o wyższym stopniu diagenezy, które wolniej ulegają erozji. Natomiast oplatające je żyły sekrekcyjne szybciej są wypłukiwane, ponieważ w ich skład oprócz kalcytu wchodzą również minerały ilaste, pęczniejące pod wpływem wody, a także związki żelaza, minerały zawierające związki żelaziste. Tutaj obserwujemy to, te jaśniejsze plamy, to są właśnie te partie o wyższym stopniu diagenezy, zawierające taki drobnoziarnisty mikryt. Ciemniejsze partie albo te partie wypłukane to są właśnie te tak zwane żyły sekrekcyjne,
z minerałów o niskiej trwałości. W dość dobrym stanie zachowane są baseny fontan tarasu wodnego oraz tarasu zachodniego. Większość obiektów jednak jest bardzo zniszczona, mają liczne ubytki mechaniczne i spękania spowodowane działaniem wody i mikroorganizmów. Osłabiona jest struktura kamienia, zatarta jest także pierwotna forma rzeźbiarska. Tutaj jeszcze przykład portalu, który również wykonany jest z tego wapienia zbitego i na nim również obserwujemy już procesy erozji wietrzenia tego kamienia. Zatarta pierwotna forma rzeźbiarska, co spowodowana jest nie tylko erozją materiałów, ale także renowacjami. Tutaj pokazuję przykład figur alegorycznych z tarasu środkowego. Widok właśnie w okresie takim wiosennym. Widać znaczne zaplamienia, zabrudzenia powierzchni spowodowane obecnością głównie glonów i porostów. Widać też uszkodzenia już wtórne. Ta rzeźba po prawej stronie widoczna, pozbawiona głowy, ona już w przyszłości była poddawana konserwacji. To można rozpoznać oczywiście też nie tylko po wypełnieniach, jakie jeszcze miejscowo da się zaobserwować, ale też po tym bolcu, który ewidentnie jest ze współczesnego materiału. Figura Flory, wykonana z drobnoziarnistego jasnoszarego piaskowca, pokryta jest obecnie skorupą ciemnych nawarstwień. Basen poniżej został uzupełniony zaprawami typu lastrico, które dość swobodnie imitują pierwotną formę i obecnie mają wypłukaną powierzchnię, są odspojone od podłoża. Powierzchnia oryginalnych elementów z piaskowca, zawierającego znaczne ilości minerałów żelazistych, jest silnie wypłukana. To tutaj na fotografii po prawej stronie widać. Tutaj mamy przykład bloków właśnie zawierających znaczne związki żelaza. Na fotografii środkowej widać również to, że taka zaprawa wykonana na bazie spoiwa, które jest dosyć szczelne, zupełnie inaczej się starzeje niż ten piaskowiec i oryginalne materiały w tym przypadku ulegają zniszczeniu ze względu na nieprawidłowo dobrane parametry tych materiałów konserwatorskich. Niektóre fragmenty rzeźb pokryte są nawarstwieniami, jak na widocznych tutaj fotografiach prezentujących fontannę z tarasu zachodniego. Powstały one wskutek wypłukiwania składników kamienia i zapraw spoinujących poszczególne elementy. Tutaj akurat mamy do czynienia głównie z wypłukiwaniem właśnie kalcytu, głównego składnika tego materiału. Te nawarstwienia powstają wskutek wypłukiwania składników kamienia, zapraw spoinujących w reakcji z zanieczyszczeniami powietrza. Nawarstwienia tworzą takie pokłady, w skład których wchodzi głównie gips w wyniku przeobrażeń reakcji chemicznych kalcytu powstaje gips. Są to takie kalafiorowate narośla widoczne tutaj na fotografii. Tworzą się one w miejscach, gdzie nie dociera woda, nie ma opłukiwania wody, one w tych miejscach się kumulują. W skład innych nawarstwień, takich jak pokazywałam przed chwilą też na fotografii Flory, wchodzi krzemionka. Są to zarówno te nawarstwienia, w skład których wchodzi gips, jak i krzemionka, są to nawarstwienia bardzo trudno rozpuszczalne w wodzie. Ich obecność na powierzchni kamieni powoduje uszczelnienie i w konsekwencji też osłabienie struktury oryginalnego materiału, jego osypywanie i złuszczanie. Tutaj jeszcze inny fragment fontanny z tarasu zachodniego, gdzie widoczne są ubytki i spękania spowodowane najprawdopodobniej również czynnikami mechanicznymi, ale potęguje to skład tego materiału i wypłukiwanie właśnie tych mniej odpornych minerałów. Rzeźby i detale małej architektury w ogrodach książańskich prezentują szerokie spektrum zniszczeń zarówno materiałów oryginalnych, jak i tych, które w okresie powojennym wykorzystano do ich zabezpieczenia. Widoczne ubytki i rozwój organizmów w strukturze kamieni stanowią realne zagrożenie. Spękane czasze. Dziękuję.
wrócę jeszcze na moment do tego slajdu tutaj. Spękane czasze, przez które przelewa się woda, wkrótce ulegną poważniejszym uszkodzeniom. Tutaj na tej fotografii środkowej to naprawdę jest realne zagrożenie już dla tego obiektu. Woda, która się gromadzi w czaszy, zabrudzenia i to głębokie spękanie, które jest widoczne po lewej stronie, myślę, że wkrótce może doprowadzić do małej katastrofy budowlanej tutaj. Konieczne jest podjęcie jak najszybsze działań konserwatorskich, a po ich zakończeniu także stałe wykonywanie zabiegów profilaktycznych dla utrzymania tych obiektów w dobrym stanie. Na przykładzie prac wykonanych w okresie powojennym przy rzeźbach z ogrodów zamku w Książu widać, że zastosowane w przeszłości materiały i metody konserwatorskie były tylko środkiem doraźnym i nie spełniły swojej roli. Zabiegi, które jak myślę są przewidywane w przyszłości, powinny być starannie przygotowane, przeprowadzone z zastosowaniem właściwych środków i metod konserwatorskich o najwyższej jakości, które pozwolą zachować jak najwięcej zabytkowej substancji i przywrócą dawny wygląd rzeźbom książańskim. Uzupełnianie ubytków, które w sumie wieńczy proces konserwacji i następuje dopiero po oczyszczeniu i dezynfekcji, jak również wzmocnieniu struktury materiałów, powinno być wykonywane przy użyciu materiałów o odpowiednich parametrach, porowatości i nasiąkliwości, co pozwoli na ograniczenie procesów destrukcyjnych wynikających z kumulacji zanieczyszczeń i wody w różnej postaci. Co za tym idzie, ograniczone zostanie również zagrożenie rozwojem organizmów takich jak glony i porosty. Wszystkie zabiegi powinny być prowadzone pod okiem doświadczonych specjalistów, nie tylko konserwatorów. Tutaj należy kłaść nacisk na taką współpracę różnych specjalistów. Jak wiemy, jest to dekoracja dla ogrodów. Nie jesteśmy w stanie wyeliminować tych wszystkich zagrożeń wynikających z natury tutaj całego obiektu i założenia. Należy jednak pamiętać właśnie o takiej współpracy, gdzie należy zaprojektować tak naprawdę program takiej pracy konserwatorskiej we współpracy z inżynierami, żeby uruchomić, przywrócić funkcję tym fontannom, pielęgnować je we właściwy sposób, tak żeby one w przyszłości jak gdyby w przyszłości były prawidłowo zabezpieczone i eksponowane. Czym jest taka profilaktyka konserwatorska? To nic innego jak no, zwykłe sprzątanie. Takie sprzątanie w domu, w miejscu pracy wykonujemy w sposób stały. Niektórzy robią to częściej, inni mniej, ale jednak to robimy. O zabytkach bardzo często się zapomina. Po pracach konserwatorskich nie ma już jakiejś pielęgnacji stałej. W przypadku takich obiektów jak rzeźby ogrodowe, one przynajmniej raz w roku powinny być poddane pracom pielęgnacyjnym pod okiem konserwatora. Tutaj mowa jest o umyciu takiego obiektu, o dezynfekcji. Takie zabiegi, mimo że wydają się dość proste, w tym przypadku powinny być prowadzone pod okiem doświadczonych specjalistów. Dziękuję bardzo.